Ten tragiczny wypadek miał miejsce w wiosce Pingzhen, niedaleko stolicy Tajwanu, Tajpej. Dwudziestoczteroletnia kobieta jechała samochodem i paliła ketaminę w środę wieczorem. Kompletnie nie wiedziała, co się wokół niej dzieje i nie zahamowała. Z dużą prędkością uderzyła w dwóch studentów, którzy podróżowali skuterami i czekali na skrzyżowaniu na czerwonym świetle. Dziewczynki przeleciały kilka metrów, zanim wylądowały na ziemi. Samochód zatrzymał się dopiero na ścianie budynku. Ofiary zostały przewiezione do szpitala, gdzie jedynie potwierdzono ich śmierć. Kobieta miała tylko kilka zadraśnięć. Była oszołomiona i nieobecna, prawdopodobnie była pod wpływem ketaminy, którą znaleźliśmy w jej samochodzie. Kierowca później przyznał, że rzeczywiście tak było. Miały dobre stopnie i często pomagały nauczycielom. Ostatnio wróciły z praktyk w szpitalu. Jesteśmy strasznie smutni, że stała się taka tragedia.